Bezkorpusowe propozycje Sony to jedna z najbardziej oryginalnych urządzeń, jakie ostatnio widzieliśmy. Ich głównym zadaniem jest polepszenie jakości zdjęć wykonywanych przy pomocy smartfona. Tyle tylko, że kupując QX-y całkowicie rezygnujemy z układu w naszym telefonie. Sprawdźmy, jak tego typu eksperyment wypadnie w praktyce. Sony QX10 jest mniejszym urządzeniem. Zastosowano w nim tradycyjną, kompaktową matrycę i obiektyw z 10-krotnym zoomem optycznym, co docenią osoby szukające czegoś przede wszystkim uniwersalnego. Od strony funkcjonalnej QX10 nie jest dużo słabszy od większego kuzyna. Zabrakło tu jedynie kilku opcji w aplikacji Play Memories, o czym szerzej piszę w teście na Fotomaniak. Sama konstrukcja jest nadspodziewanie porządna. Plastikowa, ale porządna. Sony zadbało o wysokiej jakości materiały, zarówno do konstrukcji głównych elementów, jak i samego uchwytu, który pracuje dość stabilnie. Nieco gorzej jest w przypadku QX100, gdzie mamy do czynienia z większą wagą, głównie przez dużo bardziej skomplikowaną, jaśniejszą optykę. Obydwu bezkorpusowców da się jednak używać w sposób przewidziany przez producenta. W codziennym zastosowaniu nie musimy obawiać się o to, że niespodziewanie rozłączymy aparat z telefonem. Działa to zresztą nie tylko w przypadku Xperia Z1, ale też przykładowo iPhone'a 5S, dużo przecież mniejszego gabarytowo. Jak już wspominałem, model QX jest większy i cięższy, co zawdzięcza przede wszystkim jasnemu obiektywowi i sporej jednocalowej matrycy. To również produkt dwukrotnie droższy od QX10. Oferuje jednak wyraźnie lepszą jakość zdjęć, możemy tu też kontrolować głębię ostrości, dysponując światłem od f1.8. Obiektyw ma dużo wspólnego z tym, który znalazł się w Sony RX102. QX-y działają w oparciu o aplikację Play Memories. Wykorzystując NFC lub Wi-Fi możemy połączyć się ze smartfonem i zyskać w ten sposób ekran podglądowy. Nie jest też konieczne doczepianie obiektywu do telefonu. Możemy fotografować zdalnie, jeśli tylko pozostaniemy w zasięgu wybranej sieci, przy czym tutaj z zasady lepiej sprawdza się stare, poczciwe Wi-Fi. Jaka jest zatem zaleta NFC? Przede wszystkim chodzi o szybsze nawiązanie połączenia. Największą wadą całego rozwiązania jest sama aplikacja. Play Memories tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje możliwości aparatów, dając użytkownikowi do dyspozycji wyłącznie najbardziej bazowe, najprostsze funkcje, takie jak wybór rozdzielczości czy sposób zapisu pliku. Producent zapowiedział już aktualizację, która podniesie nieco funkcjonalność programową, ale w dalszym ciągu nie jest to to, czego można było się spodziewać. Na polu jakości zdjęć QX100 bez trudu wygrywa z QX10. Większy sensor zapewnia niższy poziom szumu cyfrowego, a z drugiej strony QX10 dysponuje szerszym zakresem ogniskowych. Musicie więc ewentualną decyzję o zakupie dostosować do własnych potrzeb. Wolicie jasną optykę, umożliwiającą rozmycie tła i fotografowanie w trybie preselekcji przysłony, czy 10-krotny zoom optyczny i kompaktowe wymiary? Dajcie znać w komentarzach.